ja jestem Dominik, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. I dziś mamy kolejny odcinek z serii Jeździ z Dominikiem. Taki odcinek był już na moim kanale, gdzie testowałem ulubione jedzenie influencerów z fast foodów. No i dzisiaj znowu to zrobimy, tylko napisałem do innych influencerów. Także w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jakie jest ulubione jedzenie Blowka, Moniki Kociołek, Jaspera, Fausti z Gen Z oraz Marysi Jeleniewskiej. 5 osób, 5 różnych pozycji w menu, jedziemy testować. A tak w ogóle to mam nowe włoski, nie wiem czy ktoś zauważy, zostawcie łapkę w górę za metamorfozę, buziaczki, dobra, zaczynamy! Kocham nagrywać odcinki, jeździć w samochodzie, włączam sobie masaż, relaksuję się na przednim fotelu, jadę, słońce mi świeci, klimatyzacja chodzi, żyć nie umierać. Praca Rupińskiego. Ja nie odczytywałem wcześniej wiadomości od tych osób, będę to robić na bieżąco, żeby mieć też zaskoczenie. No i właśnie teraz, jak stoimy w korku, odczytuję wiadomość od Blowka. Więc generalnie z Blowkiem było tak, że napisał mi, że chciałby mi wysłać, ale musi się zastanowić. No i później się przypomniałem i powiedział, że nie ma pojęcia. Jedyne, co mu przychodzi do głowy, to McWrap chrupiący klasyczny z McDonalda. Więc jedziemy po wrapa. Generalnie taki fun fact, McWrap to chyba jest rzecz, którą najczęściej zamawiałem w McDonaldzie. Naprawdę, tylko że ja lubię tego Bacon Deluxe, bo on jest taki bardziej z bekonem i w ogóle. Ale ten klasyczny też jest pyszny, więc jedziemy zamówić. Dzień dobry, proszę złożyć zamówienie. Dzień dobry, prosiłbym wrapa klasycznego. Zapraszam do okienka. Dziękuję. 21,40. Taki posiłek kosztuje, słuchajcie. Jestem w tym drive'ie już któryś raz, ale dopiero teraz zauważyłem to wielkie M. Czy ty to widzisz? Czy ja mogę mieć takie M w domu? Ale bym zrobił z tego dekorację, pomalowałbym to na różowo i stawiłbym do siebie do pokoju. Bierzemy, Kasia. Mamy naszego wrapa, jedziemy testować. Blowek, Blowek, Blow. Dziękuję ci za ten posiłek bardzo serdecznie. Co tu można wiele powiedzieć i co tu wiele testować? No ja wiem, jak to smakuje. Tyle, że dawno tego nie jadłem, więc ugryzę. Później oddam już Kasi. Bo ja dzisiaj, Kasia, jeszcze mam dużo posiłku do zjedzenia. Musisz mi pomóc. No, ja lubię. Ja bym to mógł jeść. Nawet na śniadanie. 5 na 5 ode mnie. Mega dobry burger. Znowu nie będę umiał mówić. Mega pyszny wrap. Wow! Idziemy dalej. Czas na drugą osobę, czyli Marysia Jeleniewska. I generalnie z Marysią jest tak, że ona, wiecie, jest fit girl, biega i w ogóle. Więc napisała mi, że generalnie rzadko je fast foody, stara się jednak omijać, ale bardzo lubi burgery z Pasibusa. No więc dzisiaj, ja w sumie nigdy nie jadłem, więc pierwszy raz w życiu będę w Pasibusie. I oni mają podobno jakieś sezonowe, ale klasyczny Gonzales też jest top. Tylko że jestem wegetarianką, więc oczywiście z kotletem warzywnym. Mają też dobre kulki serowe i ostre, jako dodatek czy frytki z batatów. Więc jedziemy przetestować kulki serowe, które ja generalnie w Max Burgers. No i właśnie przetestujemy sobie burgera Gonzales z kotletem warzywnym. Jestem mega ciekawy, jak to będzie smakowało, bo widziałem, że dużo osób chwali jakby Pasibusa i wrzuca też na Instagrama, a ja nigdy tam nie jadłem. Także jedziemy. Słuchajcie, tak bez jaj. Naprawdę, ja widzę te relacje z koncertu Gen Z. Ja bym bardzo chciał być na koncercie Gen Z. Zaproście mnie. Dzięki. Jesteśmy w galerii handlowej, idziemy na Pasibusa. W ogóle powiem wam, jaki jest plus chodzenia do galerii handlowej rano. Nie ma ludzi, nikogo, jest! Dominik jest 12. Awaria, windy, z utrudnienia, przepraszam. Co? No, czyli rano. Życie windy. No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. No i słuchajcie, dotarliśmy na miejsce i mają automat, w którym można zamówić, więc idziemy do automatu. Gonzales wege i mamy kulki serowe. Wzięliśmy mix, ponieważ są ostre i klasyczne i o obu pisała mi Marysia, więc klikamy zapłać. Uwaga. Jedzonko. O Jezu, czemu tyle serków? Ja coś źle kliknąłem, Kasia. Nie wiem, o co chodzi, wziąłem miks serków, miały być 4 sztuki, mam ich 10, więc fajnie. No i mamy burgera, który wygląda dobrze, on ma w ogóle nachosy w sobie, ma jalapeno, ser, jakiś inny sos. No i do tego ten kotlet warzywny, jak wiecie, ja nie przypadam za kotletami warzywnymi, bo ja kocham mięsko, ale jestem mega ciekawy, bo może się okazać, że będzie mega dobre. Max Burgers na przykład mi smakował i nie czułem w ogóle, że to jest warzywne, a nie mięsne, więc zobaczymy, jak będzie tutaj. Ale ma bułeczkę świetną, Jezu. O, czemu ja o tym miejscu nie słyszałem wcześniej? Kotlet warzywny, ktoś słyszał o nim w ogóle? Dajcie zwoły. Jakie dobra. Przetestujemy teraz serki. Tutaj mam jeszcze jakieś dipy, ale ja chcę bez dipu spróbować. Serki są totalnie inne niż Max Burgers. Nie ma to żadnego podobieństwa. Ja szczerze mówiąc wolę tamte, ale to są takie bardziej real serowe, że czujesz, że jesz ser. Spróbuję jeszcze ten. Te ostre są fajniejsze, ale generalnie to nie jest mój vibe. Jakoś nie przypadam chyba z serkami aż tak. Jeżeli chodzi o burgera, kosmos. To jest 6 na 5, w ogóle dojem go z chęcią całego. Nieważne, że mam jeszcze kilka rzeczy do jedzenia. Trudno, jakby ten burger zasługuje. Słuchajcie, dzięki Marysi odkryliśmy super miejsce. Pasibus, mega dobre burgery, więc totalnie 5 na 5. A teraz przechodzimy do kolejnej osoby i będzie to Jasper.
Dobra, od Jaspera dostaliśmy dwie opcje. Pierwsza to jest Big Mac, ale bez jednego kotleta mięsnego i bez pikli, albo uwaga, nie wiem czy to są jaja, czy na serio, cheeseburger bez ketchupu, musztardy, cebuli i pikli. Czy to nie jest tak, że zostanie mi sama bułka i mięso? Sprawdźmy tą drugą opcję. Bez ketchupu, bez musztardy, bez cebuli i bez pikli. Zostaje nam mięso serii bułka. Dobra, słuchajcie, mamy nasze zamówienie, jest to najśmieszniejsze zamówienie, jakie robiłem, bo naprawdę tam jest bułka, mięso i ser. Nie ma nic, więc jakby to powiedział Jasper, intensywne testowanie. Tu naprawdę nie ma nic poza tym. Jakby serio, ser, mięso i bułka. Jest trochę suche, ale szczerze, ja lubię takie rzeczy. I ja w cheeseburgerze też na przykład wyciągam czasami pikle, bo to nie jest mój vibe, na ciepło nie lubię pikli. Mega proste, ale mi smakuje, ja bym dał takie 4,5 na 5. Naprawdę. Odejmuję połówkę tylko za to, że jest trochę suche, bo brakuje jakiegoś sosu. Ale poza tym dobre. Jezu, sprawdziłem wiadomość od Moniki Kociołek i znowu wracamy do McDonalda. Co chwilę jedziemy od Maka do galerii, do Maka do galerii, do Maka do galerii, do Maka do galerii. Jesteśmy znowu w McDonaldzie i znowu przy drive-thru i będziemy zamawiać, uwaga, co? O Jezus, nie sprawdziłem, co dokładnie. Jesteśmy już przy drive, a ja nie mam przygotowane. Monika Kociołek, two for you, cheese, frytki i sos śmietanowy. Tylko to biorę, zawsze. No więc też to weźmiemy. O nie, będą się na mnie patrzeć dziwnie, że ja znowu tu przyjechałem jeszcze nie najedzony. Dzień dobry, bym poprosił two for you, cheeseburger z frytkami i sos śmietanowy. I to wszystko. Jezu, Monika Kociołek je bardzo ekonomicznie, 10,40 zł. Wiecie co zauważyłem, że ci ludzie w ogóle mi nie pozwolili się napić dzisiaj. Chcę mi się tak pić, nie ma ani żadnej kolki, ani fanty, ani nic. Czemu ludzie nie piją? Mogłem zapytać, co jecie i co pijecie najczęściej. Wróciliśmy do punktu wyjścia, jesteśmy w tym samym miejscu co na początku odcinka i mamy, uwaga, fryteczki. W ogóle frytki z Maka są przepyszne, okej? Okay? Sos śmietanowy to jest najlepszy sos, jaki powstał kiedykolwiek. Fryteczki miami. Tutaj mam sosik śmietanowy, żeby nie było, zaraz go otworzę. No ale przejdźmy teraz do kolejnej rzeczy. Mamy w końcu cheeseburgera w prawdziwej formie. Przed chwilą mieliśmy dziwnego cheeseburgera od Jaspera, który był wybrakowany. A teraz mamy cheeseburgera ze wszystkim. No, ten nie jest tak suchy, ale szczerze chyba tamten mi bardziej smakował. Naprawdę. Ja chyba jestem fanem takiego prostego jedzenia, czyli mięso, ser i bułka. Takie śniadanko na przykład, czy po prostu obiadek, two for you. Spoko, ale bez szału. W sensie ja bym wybrał innego burgera, gdybym był w Maku, albo wybrałbym właśnie wrapa. Więc jedzenie ulubione Moniki Kociołek oceniam na takie 4 na 5. Bo to jest dobre, ale nie wybrałbym tego. Czas na ostatnią osobę i ostatni test w tym odcinku, a dokładnie będzie to ulubione jedzenie z fast foodów Fausty z Gen Z. Faustyna również wybrała McDonalda. Co to taki jak rusa jest na Marszałkowskiej? Hello? Faustyna również wybrała McDonalda, więc idziemy teraz do środka, do kolejnego Maka, chyba już dzisiaj trzeciego, i będziemy zamawiać ulubione jej jedzenie. Faustyna mi napisała w ogóle, że najbardziej lubi nuggetsy z Maka z sosem słodko-kwaśnym i powiem wam, że to jest totalnie moje dzieciństwo, bo ja kiedyś nie lubiłem sosu śmietanowego, nie jadłem też burgerów i wrapów, tylko zawsze właśnie brałem nuggetsy i sos słodko-kwaśny, więc cofnę się trochę do dzieci. Witam was serdecznie na moim kanale w nowej serii. A dodatkowo jeszcze wybrała deser i będzie to McFlurry Lion z karmelem. Więc idziemy zamawiać i can't wait, żeby zjeść. Szczęśliwe dziecko ma wszystko. Zobaczycie, masz szkło tam za sobą. Nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia. Kocham jedzenie, a jedzenie kocha mnie. W ogóle Fausty mi jeszcze napisała o frytkach, ale ja pominąłem je od razu w mojej głowie, bo przed chwilą jedliśmy frytki, więc bez sensu znowu zamawiać. To jestem ja jako 12-latek. W samochodzie siedzę u rodziców i mówię: zajedźmy do Maka, zajedźmy do Maka. I później dostaję właśnie to. No pyszne. Teraz wolałbym to zjeść sosem śmietanowym i nie wiem jak to ocenić, mam do tego sentyment, więc dałby piątkę, a z drugiej strony to jest takie 4 na 5 aktualnie. Wyrównajmy, dajmy 4,5 na 5, ok? No i idealnie na koniec tego odcinka mamy McFlurry, ja w ogóle uwielbiam McFlurry z McDonalda. Waniliowe z Lionem i z karmelową polewą. Ja zazwyczaj brałem KitKat albo M&M'sy. Liona jakoś pomijałem, a o dziwo ten Lion jest mega dobry. 5 na 5, dziękuję Fausty, zaproś mnie na koncert, widzimy się. Bye! Dajcie znać, czyje jedzenie przetestować następnym razem. Pa!